Cześć, siemano i dzień dobry, tu Wysoki Niski, wasz fotograf. Wczoraj, dokładnie tak jak wam zapowiedziałem, byłem na warszawskim proteście przeciwko Epika, czyli tak zwanemu Akta 2. Troszeczkę sobie pokrzyczałem. Wielkie brawa dla kolejnego odważnego! Dzień dobry, chciałem opowiedzieć o tym, co mnie boli w związku z tą ustawą. Ja szczerze mówiąc też do końca nie jestem pewien, co oni z tym zrobią, ale będzie to na pewno potężne, silne narzędzie, dzięki któremu z jednej strony będzie można blokować sztukę, jakby nie było, którą są też memy. Mi jako fotografowi to zawsze bardzo przeszkadza, kiedy wolność wypowiedzi artystycznej jest blokowana. A druga rzecz, mokrym snem każdego polityka jest to, żeby móc kontrolować nasze myśli, nasze umysły. I dzisiaj w internecie każdy może mówić, co chce. Jedni mówią mądre rzeczy, inni mówią głupoty, ale każdy mówić może. Kiedy nam to zabiorą, będzie tylko kilka dużych ośrodków, które mogą coś powiedzieć, a wtedy jest to już bardzo prosta droga do tego, żeby była tylko jedna najprawdziwsza prawda wyznaczona przez tych, którzy mają głos, a inni będą musieli siedzieć cicho. Coś podobnego próbowano robić w PRL-u, ale wtedy było łatwiej, bo była tylko telewizja i prasa. A dzisiaj, no cóż, chcą zrobić to samo z internetami. Nie dajmy się! Kto jest gaczo, ten za akta! Ho, ho, ho! Kto jest gaczo, ten za akta! Pogadałem z Wąskim z kanału Wąski Kanał. No znowu, no memy. To jest to, gdzie tam jakieś jedno zdjęcie nagle zostaje przeszkodzone z tekstu, jakiś tam twarz koszykarza zostaje światowym symbolem uśmiechu. To jest fajne, kurczę, uwielbiam to i smutno by było, żeby tego nie było. Pogadałem też z reporterką programu w telewizji. Internet dał nam możliwość, że każdy się może wypowiedzieć. Kiedyś trzeba było mieć całą telewizję, całą gazetę, całe jakieś radio, żeby móc cokolwiek powiedzieć. Dzisiaj każdy może mówić. Jedni mówią mądre rzeczy, inni głupie, wiadomo, ale każdy może. I wydaje mi się, że na podstawie tego prawa będzie taka sytuacja, że znowu tylko ci duzi będą się liczyć. A także zrobiłem to, co zadawałem wam na pracę domową, czyli zdokumentowałem fotograficznie protest. Postawiłem sobie za zadanie, zamiast pokazywać samo wydarzenie, to pokazać jego uczestników i wygląda to tak. Praca domowa zarówno dla mnie, jak i dla was polegała na tym, żeby zrobić zdjęcia z protestów po to, żeby jeszcze bardziej je rozpowszechnić, po to, żeby jeszcze bardziej zdać znać politykom, że nam się to wszystko nie podoba i że nie powinni tego przegłosowywać. Połowa protestów już za nami, ale druga połowa będzie jeszcze dzisiaj. W link w opisie pokazuję wam miejsca, gdzie będą jeszcze takie protesty. Ale jeżeli w waszym mieście protest już był, jeszcze nie wszystko stracone, cały czas możecie zrobić coś, co pomoże powstrzymać tę nieszczęsną ustawę. No i jedną z taką porad, jedną z takich porad poprosiłem Atora. Słucham? Od ciebie chcę poradę. O Boże! Bo, ale prosta porada. Ja zalecam wszystkim... I co? Mówią Xiaomi lepsze, tak? No ale moja kamerka się zawiesiła i wyszło właśnie z tego nagrania tylko tyle, co wyszło. Zawiesiła się i zepsuła plik. Na szczęście mogłem ten fragment, tą rozmowę pobrać z live'a, którego prowadził Ator. Więc zobaczcie, bezpośrednio z jego live'a tą poradę, co jeszcze można zrobić, aby powstrzymać tę straszną ustawę. Czekajcie, też się przywitam, bo tu kolega fotograf, cześć. No dawaj zdjęcie od razu. Tak, robimy. Przy pierwszym proteście, ja spójrz do lapy. Tutaj koledzy mówili, że zaczęła się prawica, lewica, anarchiści. A też radę zlikwidować drugi, trzeci podbródek? Doryszujemy się. O czym to znaczy? To nie znaczy, że ktoś komuś to zamyślał. Jak już jesteś, czekaj, ja jeszcze szybciutko. Tylko uważaj, bo to się streamuje na żywo, więc jak jakiś adres czy telefon... O ciebie. Nie. Złupiłem kamerę. Oni chcą zawładnąć naszymi duszami. Zdejmij ci brodę. Słucham? Zdejmij mu brodę. Brodę? Rodo. A, Rodo, weź mi gdzie mu Borodo. Przez Rodo stronę internetową zawiesiłem, bo implementacja Rodo była, kosztowała tyle co 4-letnie przychody. Oni tam,
Między innymi cześć. Właśnie poradę. Co ty tam masz? Też mam kamerę. Aaaa! Od ciebie chcę poradę. Słucham? Od ciebie chcę poradę. O Boże. Bo, ale prosta porada. Ja zalecam wszystkim teraz, żeby robili jakieś różne rzeczy, które będą jeszcze bardziej podkręcały hype. Moich widzów, fotografów zachęcam do tego, żeby robili zdjęcia i żeby je publikowali. Żeby właśnie jeszcze bardziej pokazać, jakby się rozeszli. A co jeszcze można zrobić? Co jeszcze można zrobić? Mema można zrobić. Można zrobić mema. A jeszcze mówiłeś o pisaniu do polityków, to ci podpowiadam. Można piłka. Jak to zrobić? Powiedz, jak to zrobić. Najlepiej jest wejść na stronę Unii Europejskiej. Tam masz maile do wszystkich polityków i weź od nich po prostu z góry do dołu do nich napisz. A tak całkiem najlepiej... A do europosłów czy do kogo? Słuchaj, to jest tak. Europosłowie to są ci, którzy w tej chwili są władni, bo to oni będą głosować. Natomiast wiadomo, że o tym, kto zostanie europosłem, decydują ludzie w Polsce, bo to oni będą wpisywać ich na listy. Więc bardzo warto napisać do pana tego Kaczyńskiego. Bardzo warto napisać do pana Kaczyńskiego. Bardzo napisać do pani Lubnauer. Przy okazji warto ją zapytać, czemu uważa, że pan Petru jest idiotą. Ostatnio coś tak powiedziała. Ja nie to, żebym się z nią nie zgadzał, tylko chciałbym usłyszeć argumenty. Bo na przykład jak ludzie tak mówili 2-3 lata temu, to ona mówiła, że nie. Czemu zmieniła zdanie? Warto napisać do Donalda Tuska, wbrew pozorom. Facet będzie kandydował na pewno w najbliższych wyborach, co najmniej na parlamentarnych, a być może na prezydenckich. Poprzednia akta była za jego czasem, nie? Oczywiście, że tak. To jest nasza teza! To jest nasza teza! Ale mi ciężko skakać, nie skacze! Teza! Gorąco namawiam was do działania, do wysyłania maili, a także wymyślania kolejnych pomysłów, co jeszcze można zrobić w tej naszej wspólnej sprawie. Piszcie je w komentarzach. A oprócz tego, wszystkim, którym robiłem portrety w trakcie tego wydarzenia, obiecywałem, że będą mogli je sobie pobrać, więc jeżeli jesteś jedną z tych osób, to w opisie masz też również link do pobrania paczki z tymi zdjęciami. Serdecznie dziękuję wam za uwagę i wiem, że miał być tego dnia film o mokrym kolodionie, ale ta akcja nie cierpiała zwłoki. Więc film o mokrym kolodionie widzimy za tydzień, a ja tymczasem życzę wam, żebyście robili coraz lepsze zdjęcia. Walczcie z tą nową aktą, jak tylko możecie. I do zobaczenia. Cześć. No cześć, cześć. Jak zwykle zapomniałem powiedzieć wam o jeszcze jednej fajnej rzeczy. Jeżeli interesują was takie kwestie typu prawo autorskie, nawiązania, cytaty, plagiaty i inne tego typu historie, to zapraszam was do obejrzenia fantastycznego materiału, który nagrałem już jakiś czas temu, a mało kto go obejrzał, a nazywa się on Pomnik Smoleński versus Hip-Hop. Bardzo ciekawe studium przypadku, wiele ilustracji i wiele przedstawionych nawiązań, jakich używali różni ludzie, związanych z nimi problemów. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Teraz już serio. Cześć.